Przedstawię się, moje imię Marcin Brzarski. Po pierwsze robię taki wjazd, że wszyscy robią hała. Mam przyjemność prowadzić trening. Po drugie, jak się komuś nie podoba, niech spierdala. Każdy z was trenuje. Po trzecie, to ten trak jest po to, by znów zwalał. Każdy trening ma swój schemat. Po czwarte, fake nie żyje, regulamin zabijania. Po pierwsze robię taki wjazd, że wszyscy robią hała. Po drugie, jak się komuś nie podoba, niech spierdala. Po trzecie, to ten trak jest po to, by znów zwalał. Po czwarte, fake nie żyje, regulamin zabijania. Będę starał się wam przekazać, co było ciężko jest przekazać na jednym treningu. Luziutkę podskoczki, luziutkę podskoczki, łóżko, łóżkę, ręce luziutko, tak żeby się dobrze było. Nie krzyżujemy rąk, ręce cały czas wzdłuż tułowia, pogoda ściągnięta i wymachy do przodu, i wymachy do przodu, tak? Proste ręce w łokcie, nie krzyżujemy rąk. I łokcie na zewnątrz, łokieć z barkiem na jednej wysokości, kąt prosty i tylko się łapie, tak? Na zewnątrz. Teraz dłonie otwartymi, tak samo w każdej płaszczyźnie. I teraz na sygnał pysko, obrót 360 stopni. To wszystko dziękuję. Zakładamy rękawice i podkowy. Dobrze skrojona podwójna garda. Łokcie do stawów, ręce do skroni i patrzę spod dycha. Nieprawda, że w oczy. Jak ja mam teraz spojrzeć? Może gardę mnie do wylecie ze stron w majtki, jak nie podniosę tej głowy. Patrzę po prostu do przodu. Nie pracuję gardą w kategorii góra-dół. Podwójna garda. Ja zaczynam sobie techniką bokserską. Do trzech ciosków. Dwa, trzy, patrzcie, cały czas mam dystans. Ja nie lecę na pachy raz po raz. I teraz idzie kolano centralnie w górę, bez mojego odchylenia. Tutaj, dobra, rękawice, spocone ciało. Jest duża szansa, że się prześlizgnę. Bum. Dwie siły. Tu ściągam głowę, tutaj jednocześnie się zderzam. Tak jak robi przekrok, niby że tu pójdzie kolanko, ale to kolanko nie trafi. Tylko robi zwykłe, hop, przerzuca na tą nóżkę. Będzie też, to będzie linia czy głowa. Tak samo, skok na partnera. Wyskakuje mięciutko z nóżek, po przekątnięciu na partnera. Partner trzeba podwinąć gardę, robię hop, tak? Na przykład tak jak uczą boksować, że trzeba boksować tak, cios prosty, tak cios sierpowy. Nieprawda, nieprawda. Ja cios przedni sierpowy biję tak, a cios tylny biję tak. Dlaczego? Mam po prostu te ręce i tak czuję, tak mi jest wygodne, tak? Nie ma, to każdy musi sam sobie to wszystko ułożyć, jak nie mu pasuje. Są jakieś tam początkowe wytyczne, ale później trzeba improwizować, dostosować to do własnych możliwości, do swojego ciała. I musicie przed ramionami złapać szyję. Ręka na rękę, ręce na potylicę, nie na kark. Jeżeli złapię za potylicę, bo jak będzie kark, ręce się później ja zmęczę o tym kark. Przy łapaniu kliczu, podpięć, ja od razu tu idę. Będzie jak stoicie w podwójnej gardzie. Partner bije trójkę, łapie klincz, to ja nie idę tu, tylko ja idę tu. Ja idę do góry, on ma mnie utrzymać. Teraz patrzcie, nie za głowę, to dlatego te przedramiona. Ja bym chciał skręcić głowę. Po kolanie kręcę, straciłbym uwagę, puszczam. Jest klincz. Pracujemy trzy kolanka i kręcę. I kręcę sobie. Mogę sobie okręcić partnera i go przewrócić, tak? A mogę sobie go okręcić, jeżeli stoi, nie udało mi się go przewrócić, to do niego doskakuję, tak? Teraz ja będę pracował, ten, który się broni. I teraz tak, oczywiście zaczynamy wszystko schematem rękowym. Czyli jest... Pierwsza ręka wychodzi ta, która sąsiaduje z głową, czyli w tym momencie sąsiaduje moja lewa ręka. Od razu wyciągam drugą rękę, kładam na brodę, tą rękę przekładam na brodę i odciągam. Spotkaj to znam. Ręka wychodzi pierwsza, na czoło, tak, która głowa do góry, druga ręka wychodzi na brodę i mocno. Dwie ręce na brodę, mocno, tak. Patrzcie, stawiam blok. I teraz tak, przed ramię i
idzie na szyję, ręka w rękawicy, ta część rękawicy idzie na bark, palcami zachodzę. Blok, weź się pod rękę, hop, złamanie w pół. Nie możecie dopuścić do czegoś takiego, że przy bloku, tak, jak partner zapali się na boku, zobaczcie za ręce, że ma w ten sposób przede wszystkim tu rozerwać te ręce. Wasza głowa tu musi blokować, bo jeżeli będziecie mieli głowę tak, rozumiecie? Nie złożycie, co? I teraz patrzcie, jest akcja tak jak był, tak? Partner wchodzi klincz, teraz patrzcie, partner wchodzi klincz, obniżam swoją pozycję na tyle, żeby moja głowa znalazła się mniej więcej tutaj na jego szyi. Patrzcie, hop, tam idę w lędźwia i łapię klamrę. I teraz patrzcie, dociągam jego biodra do siebie, a głową przepycham go, hop. Czyli partner robi akcję, ja staram się albo zniwelować wyjście w klincz, stoppingiem, blokiem, tak, złamaniem, przełożeniem, kierownicą, tak, złamaniem. Żeby złapać ten klincz, tak, dynamicznie i mocno, tak, i że teraz, w momencie, gdy ja mam klincz, ja muszę sobie ten klincz ustabilizować w ten sposób, żeby mógł bić kolana. Ręce dynamicznie do klinczu, klincz na pełnej pizie, tak, pracuje sobie dowolnie, nie trzy kolana, po prostu kolana. Czy to z jednej nogi, czy to po okręgu, a partner musi z tego klinczu uciec. Często jest taka sytuacja, że pracujemy ciało w ciało. I teraz tak, patrz. Pierwsza ręka idzie na szyję. Druga ręka wchodzi w nią, łapiemy bułę, tak? Głowa mi się już przetykamy, bo tu już jest praca głową, tak? Stykamy się czas. Teraz tak, najpierw zaczniemy od takiego cmyku. Okopujemy się kolanami po schabach, tak? W okręgu bijemy kolana, to co robiliśmy rozgrzewkę. Czyli tak, patrzcie, podrzucam sobie nóżkę, hop, i biję kolanko na brzuszek. Hop. Mocno szarpnąć i w momencie, gdy partner traci pozycję, puszcz, żeby poleciał na ziemię. Chodzi o to, patrzcie, nie bijemy udem, tylko tu są odkryte żebra. Ja biję kolanem na te żebra, czyli odrzucić, bach, tu pracujemy, nie pracuję sobie, tak? Jest klincz, tak? Pracujemy w klincz. Teraz patrzcie, pierwsza ręka idzie ta, która jest na szyi. Ona idzie na czoło. Tak jak było w pierwszym schemacie. Teraz patrzcie. Leciutko wystarczy, że ruszę głowę, od razu przekładam tą rękę na brodę. Odciągam brodę, dokładam drugą rękę, łamię wokół. Teraz patrzcie, mogę sobie przełożyć tą rękę i katować łokciem, a mogę sobie po prostu go zerwać, to co było. Teraz patrzcie, pierwsza ręka idzie ręka wolna, tak? Ta jest ręka wolna, bo ta jest na szyi. Dalej. I teraz przerzucam ją sobie na potylicę i wchodzę tak, żeby partnera mieć na środku swojej pozycji. Patrzcie, hop. Jeżeli chodzi o walkę, złapałem partnera w klincz. Nie, różny był. Tak? Pracuję. Widzę, on ten mokra, że mam za plecami siatę, narożnik, tak? Liny. Okręcam go, wrzucam go w siatę. Hop, bum. I nawskakuję mu na górę. Z tych kilku rzeczy, które robiliśmy, niech dwie zapadną i już sobie można na czymś bazować. Jedziemy, hopla! Pierwsze robię taki wiatr, że wszyscy robią hałas. Po drugie, jak się komuś nie podoba, niech spierdala. Po trzecie, to ten trak jest po to, by z nóg zwalał. A po czwarte, fake nie żyje, regulamin zabijania. Po pierwsze robię taki wiatr, że wszyscy robią hałas. Po drugie, jak się komuś nie podoba, niech spierdala. Po trzecie, to ten trak jest po to, by z nóg zwalał. A po czwarte, fake nie żyje, regulamin zabijania. Staj, Heniu! Heniu rozbity był bardzo. No i mieliśmy kiedyś galę, gdzieś tam walczyliśmy. No i taka pogoda była, siedzimy w szatni. Pytam, kilku takich małolatów ze mną było. No i tacy posrani. Chodzi ten trener. No tak, trenerze, trener coś powie tak dla otuchy, bo kurwa, tacy zesrani jesteśmy i nie wiemy, jak się tak roztegować. A Heniu tak mówi tak. Wstajcie rano. Kurwa, patrzę przez okno, a tam tak piździ. No to sobie poszedłem czapkę kupiłem.